Będę czytać cudowne Boże Słowo, napisane w liście świętego Pawła do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 17 wersetu. Pierw przeczytam pierwsze 4 wersety. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim chwale. Apostoł Paweł pisze ten list, pisze te słowa i na coś wskazuje, że nasze życie nie jest tylko teraźniejszością, nie jest tylko tą chwilą tego życia na tej ziemi, ale tak naprawdę pełnia życia jest w Chrystusie w niebie. Tam dążymy, tam jest nasz cel, tam nastawiamy nasze serce, tam myślimy, pragniemy, aby być tam z naszym Panem w niebie. I dlatego trudzimy się i staramy się, aby mieć jakikolwiek skarb w niebie. Gdzie skarb wasz, tam i serce wasze. Nasze życie nie kończy się tylko na tej chwili teraźniejszej. Czasem wielu ludzi niewierzących, to na pewno tak żyją, i życie jest tylko na tej ziemi. I wszystko, o co dążą, co pragną, co realizują, to tylko, aby ten czas ziemskiego życia, tylko ta teraźniejszość. No dla nas jest coś więcej. Mówi Paweł, ja wznoszę oczy moje ku górą. Ja wznoszę swoje oczy do Chrystusa. Mówi, a tak, kiedy zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus, po prawicy Bożej, kierujcie tam swój wzrok. Zobaczcie, że naprawdę wasze życie, jak jest napisane, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i się ukażecie razem z Nim chwale. Że tak naprawdę życie nasze jest tam w chwale z Chrystusem. Tam będzie pełnia życia. Tam będzie całkowicie zawsze z Panem. I do tego miejsca dążymy. To jest, bracie, to jest tak, jak człowiek, no, powiedzmy, ktoś mieszkający tutaj, tak najlepiej nam przekazać. Ma tu swoją rodzinę, ma swój dom, no, ale postanowił wyjechać do Niemiec, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych. To jest taki ziemski obraz. Żeby tam zarobić jakieś pieniądze, no, akurat chce tam coś pobudować, lepiej żyć, ale będąc tam, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, on nie angażuje się, nie inwestuje wszystko tam, w tym kraju, gdzie jest, ale on myśli, co zyska, co zarobi, to przywiezie do Polski i tutaj urządzi się, prawda? No, to jest taki obraz ziemski, taki przyziemny. Ale tak i nasze serce, nasze życie, my robimy, trudzimy się, myślimy, modlimy się, pracujemy. Po co? Aby tam, tak językiem tym powiedzieć, urządzić się w niebie. Aby tam być. Aby tam mieć swoje miejsce. Aby tam wszystko, co zainwestowane, było tam. Dlatego Paweł zwraca swój wzrok i pokazuje, żeby szukali Chrystusa, że On tam jest w niebie, po prawicy Bożej, bo On jest ponad tą teraźniejszością, tą chwilą, tym mgnieniem życia na tej ziemi. Wskazując, można by czytać wcześniejsze wersety, one potem do tych następnych będą pięknie pasować. No, przeczytam, potem wrócę do tych paru wersetów. I Paweł pisze tak, wskazując na cel, na sens, gdzie mamy być, gdzie jest nasz dom, gdzie jest cel naszego życia, gdzie tak naprawdę spędzimy wieczność. Mówi, umartwiajcie te, co waszych członka jest ziemskiego, przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, które jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego.
a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleccie się w miłość, które spłynie doskonałości, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Apostoł Paweł mówi o rzeczach, o tym, od piątego wersetu tego rozdziału, mówi o naszej cielesnej naturze. Mówi: umartwiajcie tedy, mówi, co w waszych członkach jest ziemskiego. To, co najtrudniej przechodzi zmienić, to zmienić nasze myślenie, to zmienić nasze zachowanie, to zmienić naszego wewnętrznego człowieka, przeobleć się w tego nowego człowieka. Pewne inne rzeczy łatwo przychodzą, dlatego Paweł czy te listy do Kolosan, już właśnie w tym drugim rozdziale, to ostatni werset mówi tak, o tych rzeczach doczesnych. Jeśli wtedy Chrystusem umarliście dla żywiołu świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w martwieniu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Ludzie różnych sobie rzeczy narzucają, różnych spraw, potrafią różnych postów, potrafią na kolanach gdzieś iść daleko, no, potrafią się wyrzekać pewnych rzeczy, ale one nic nie mają wspólnego, jeśli chodzi o opanowanie zmysłów. Apostoł Paweł, bodajże w 7 rozdziale listu do Rzymian, gdy tam pisze o tej podwójne naturze człowieka, mówi, że no, tym umysłem, tym zewnętrznym ciele cielesny, tak mówi, w ciele, ja służę grzechowi. Potem mówi, ostatnie te wersety, chwała Jezusowi Chrystusowi. Może przeczytam to, bo to jest bardzo wyraziste słowo. 7 rozdział listu do Rzymian, 14 wersetu, może to całe czytać, prawda, dobrze to znamy, że chce czynić dobrze, czy na mnie się złe i tak dalej. Mówi, że pragnąłbym inaczej żyć, ale nie idzie, bo żyje w tym ciele, ale mówi coś pięknego. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc zakonowi, ja służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zakonowi grzechu. Mówi, ten, który daje zwycięstwo, który daje opanowanie zmysłów, który ma nad tym władzę, to jest Chrystus Pan. Amen. To jest Chrystus Pan. Mówi, umartwiajcie to, co jest w waszych członkach ziemskiego. Mówi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Mówi, na to przychodzi gniew Boży. Wy tak niegdyś postępowaliście, kiedy im się oddawaliście. Odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, przyjdźcie te słowa z ust waszych. Odrzućcie to wszystko. Zewleczcie z siebie to wszystko. Jest w liście właśnie do Efezjan, jest tak to ujęte słowo, zewleczcie, to jest 4 rozdział, 22 werset, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a przyoblecie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości, prawdy. Zanim tą rzecz dalej będziemy starali się rozważyć, spojrzeć, chciałbym na coś jeszcze zwrócić uwagę. Myślę, to będzie istotne. To jest księga proroka Zachariasza. Jest to, będzie 3 rozdział.
To jest mowa o, taka tu napisane jest wizja porocza arcykapłana Jozue, ale ona coś przedstawia. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana, niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem, a ten tak odezwał i rzekł do sług, którzy stali przed nim, zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyobleć szato świętne. Potem rzekł, włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami, będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziecińców, dam ci dostęp do tych, którzy tutaj stoją. Jest to pewien obraz człowieka, gdy dzisiaj tak patrzymy, to jest akurat o Jozue, ale tak jak patrząc, kiedy przychodzisz do Jezusa, kiedy przychodzisz w swoich grzechach i brudach, On cię obmywa swoją krwią, przeobleka cię w nową szatę, daje ci zawój. I teraz mówi, gdy będziesz chodził moimi drogami, przestrzegał moich praw, mówi, będziesz wypełniał mojego porządku, to ja ci dam dostęp do tych, którzy tutaj stoją. No, można by teraz przyjąć list do Hebrajczyków, do tego zgromadzenia świętych, do Kościoła, czyli Kościoła w tym znaczeniu, tych, którzy już odeszli do wieczności, którzy są zawsze z Panem, a my jeszcze na ziemi mamy możliwość dostępu do tej niezrzeszonej ilości aniołów i świętych i tak dalej. Co bym zwrócić uwagę? To dokonał Bóg w naszym życiu. Kiedy daliśmy życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy pokutowaliśmy z naszych grzechów. I tak naprawdę nasze życie powinno być całkiem inne. Ale w życiu jest tak. No, przyzwyczajamy się do pewnego ubrania. No, przywykniesz do jakiegoś bluzki, jakiejś marynarki, jakichś spodni, siostra do spódnicy i kupisz sobie nową, czy ktoś jej kupi coś nowego, ale no nie chcę tamtego ubrać, bo to mu tak pasuje. Już tak przywyk, to nie, że to brudne, już wytarte, stare, ale przywyk. I w naszym życiu tak bywa, że do tego starego człowieka tak my przywykli, tak my się przykleili, jakby nam to, no tak żyjemy w tym. Chociaż w duchu wewnętrznie, to myślę przy każdej modlitwie, czytaniu Bożego Słowa, dotyka się Duch Boży naszego serca, to jest przecież wszystko z ciała. To postępowałeś tak cieleśnie. To jest wszystko grzechem. Wszelka zapalczywość, gniew, bluźnierstwo, wszystkie przyzwyte słowa, mówi wszystkie, jak tu jest napisane, dosłownie czytając, nieczystość, namiętność, pożądliwość, chciwość, bałwochwalstwem, to wszystko jest cielesne. A tak trudno zewlec siebie. To tak zewlekać tego starego człowieka, to wiecie, to nie tylko zrzucić marynarkę, to ja tak modlę się o to dłuższy czas, żeby Bóg zmieniał moje życie. On idzie bardzo mozolnie, przeobleka cię. I tak widzę to zewlekanie starego człowieka, to jakbym skórę zdzierał z siebie. No zdaje, takie łatwe powinno być, a tak ono ciężko przechodzi. Tak trudno zrzucić tą starą, grzeszną naturę tego cielesnego człowieka. Tak trudno odejść od tego. No już dobrze, już tak. Przychodzi sytuacja i znowu nie tak, jak trzeba. Znowu niewłaściwie, znowu gdzieś... A przecież umarliście dla tego świata, mówi. Przecież Chrystus Pan mówi, że macie umrzeć. Paweł mówi, zewlec to wszystko. Tak trudno, aby przyszła przemiana do życia. Aby coś zaczęło, a tylko nowe życie może kiełkować na zgliszczach starego. Tylko nowe życie może rosnąć na zgliszczach starego. Nie może żyć stare życie i w tym starym życiu kiełkować nowe życie. Stare musi umierać, musi zwlekać, musi zostać zdjęte. A tak trudno to przychodzić. Tak trudno to czynić. Chrystus Pan,
On daje siłę, daje łaskę, daje błogosławieństwo. Przychodzi, kiedy czytasz Słowo Boże każdego dnia. Pan Bóg przemawia do ciebie, kiedy modlisz się. Wychodzi przed oblicze Boże, wylewasz łzy przed Panem i pragniesz tej przemiany. Pragniesz, aby zedrzeć, zdjąć, zrzucić tego starego człowieka z całym tym jego złym postępowaniem, z całą grzeszną naturą, za co Chrystus oddał życie na Golgocie, za twoje życie. On zabrał to wszystko, przybił do krzyża, obmył, oczyścił swą krwią. A tak nie chcemy się tego pozbyć, tak trudno się tego pozbywać. Mówi, gdy to w tym, w Chrystusie, gdy czytamy ten werset, nie chcę go omijać, nie ma różnicy. Paweł pisze, czy to jest Grek, czy to jest Żyd, obrzezany, nieobrzezany, inteligentny, inteligentny, bogaty, biedny. To wszystko nie ma znaczenia. Wszystko nie jest niczym. Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Chrystus jest we wszystkim i wszystkim On jest. Często bracia cytują to słowo apostoła Pawła. Ja wszystko uznałem za śmiecie. Gdy słyszałem dosłowne tłumaczenie tego wyrazu śmiecie, to dużo więcej. Nie tylko śmiecie, dosłownie to znaczy łajno, ludzkie. W takim dosłownym znaczeniu. Tak on widział to wszystko z tego świata, ponieważ z Chrystusem. Wszystkim jest Chrystus. On jest we wszystkim i ponad wszystkim. Dlatego mówię, odrzućcie, zdejmijcie, zewleczcie z tego starego człowieka. Ja bym nie chciał, żeby w moim życiu, ja każdy dzień o to się modlę, żeby w waszym życiu nie pozostało to tylko w umyśle i jak się siądzie z innymi przy kawie czy przy herbacie, tylko będzie się dyskutować o tym. Ale żeby faktycznie zwlekać, zdejmować tego starego, grzesznego człowieka. Krzyżować tego starego człowieka. Umierać dla pożądliwości grzesznego ciała. Mówi, gdy to zdejmujecie, zewlekacie, mówi, przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, święci umiłowani. Ci, którzy wybrani jesteście przez Pana, święci, umiłowani, zewlekacie starego człowieka, tą starą, grzeszną naturę, ta cała brudna szata, którą Chrystus Pan, kiedy przyszliście do Niego, oddaliście Mu swoje życie, pokutowaliście, On zdjął, On usunął te winy, przebrał w nową, czysty płaszcz, zawój założył naszą głowę. Przeoblekajcie się w coś innego. Nie powracajcie do tej grzesznej, cielesnej natury. Proście Pana i wszelkim wysiłkiem, aby odchodzić od niej, aby zewlekać, odrzucać. Jedną z rzeczy, która tutaj jest napisana właśnie w liście do Efezjan, to też jest istotne. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Aby to nastąpiła, ta przemiana, trzeba przemieniać, odmienić umysł, duch naszego umysłu, mieć myśli Boże, mieć spojrzenie Boże, mieć patrzenie, jak Pan patrzy na wszystko. Ja wiem, czy brat Piotr wspominał, że mówią, czasy się zmieniają, ludzie zmieniają się, poglądy się zmieniają. Zmieniają się poglądy odnośnie wielu, wielu rzeczy, ale Boże prawo jest uniwersalne, ono się nie zmienia. To nic, że świat dzisiaj wiele rzeczy akceptuje, co jest grzechem, to co Biblia nazywa grzechem, mówią chorobą, tym jakimś czymś, nie wiadomo. Ale my mamy Słowo Boże, ono jest niezmienne. Ono nie podlega tym wszystkim przemianom myślenia tego świata. Ono nie podlega tym standardom, tej etyce, którą daje ten świat. Ono jest niezmienne. Dlatego, aby przyjąć nasz umysł, abyśmy myśleli tak jak Słowo Boże. Patrzyli tak jak Słowo Boże. Patrzyli na wszystko, na grzech, na życie, na wszystko tak, jak pokazuje nam Biblia. Jak uczy nas Boże Słowo. Jak Bóg nas uczy, a nie jak ten świat. Tak mimowoli Zbyszkiem Krawczykiem taką, żeśmy, dał mi taką, no, oglądali pewną płytkę, tam taka
rzecz przekazana, ten brat, który usługiwał, przekazał taką rzecz, to mnie bardzo zaskoczyło. Te 4% chrześcijan ma światopogląd biblijny. A jeśli chodzi o nowonarodzonych chrześcijan, to tylko 9% ma pogląd biblijny. To mnie zaskoczyło bardzo. Chrześcijanie i mają świecki sposób myślenia, patrzenia, oceniania. Zaszokowało mnie to. Przenieśmy swój umysł. Zacznijmy patrzeć inaczej. Myśleć jak Boże Słowo. Gdy zacznie to funkcjonować, działać w naszym życiu, kiedy zaczniemy przyjmować, myśleć według Bożych praw, Bożych standardów, Bożego Słowa, zacznie się zwlekać ten stary człowiek. I chciwość, oszczerstwo, nienawiść, nieprzysłowite słowa, to wszystko zostanie zwlekane, usuwane z naszego życia. Przeobleczcie się, mówić coś inne. Jako wybrani Boży, święci, umiłowani, co jest od Boga? Jakie jest to nowe przeobleczenie, które Chrystus przeobrógł ciebie? Jak ono wygląda? Serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność, cierpliwość. Och, jeszcze na tym się nie kończy. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie. Kiedyś, bratu, kiedyś mówiłem, no może nie powiem nic niewłaściwego, ale tak, kiedy modlę się, błogosławię braci, siostry zboże, przychodzę, zaczynam błogosławić naszego brata Józka, się uśmiecham, on czasami różnie, ale mówię, dziękuję Bogu za takiego brata, że kocha Boga, że mu chce służyć. Sława Bogu. No, ja mówię tak szczerze, przebaczcie mi za moją szczerość, przebaczcie Józku za szczerość, ale jestem wdzięczny Bogu za wszystko, za każdego z nas. Odpuszczając sobie wzajemnie, znosząc jeden drugi, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Słuszmy, odpuszczajmy sobie nawzajem, tak jak Chrystus nam. A ponadto wszystko, przeobleczcie się w miłość, które jest płynią doskonałości. Przeobleczcie się w miłość. Ona jest płynią doskonałości. Niech to wszystko będzie w was. Nowy człowiek. Inny człowiek. Zmieniony. To nie ten stary. Prawda? Zawsze źle. Zawsze niezadowolony. Zawsze coś mu brakuje. Zawsze czegoś mu mało. Zawsze gdzieś krzyk, złorzeczenie. No... Tyle tego. Całkiem inny człowiek. To był stary. Jeżeli to wszystko jeszcze jest, jeśli są takie rzeczy w twoim, w moim życiu, ja każdego dnia proszę Boga, żeby zmieniał to w moim życiu. Dostrzegam tego starego człowieka. Proszę, przeoblecz mnie w tego nowego człowieka. Panie, ja chcę się przeoblekać tym nowym człowiekiem, żeby ten stary umierał. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Bądźcie wdzięczni. Bóg dał nam swój pokój, wlał w nasze serca. Bądźmy mu wdzięczni. Sławmy naszego Boga. Dziękujmy Jemu za wszystko. On dał nam nowe życie. Bracie, siostry, Chrystus, naprawdę mam dużo dobrego do zaoferowania. Czasem się tak zdaje, wydaje się, takie robi wrażenie, gdy patrzymy na życie swoje, jakby ten świat, to co nam oferuje, było dużo atrakcyjniejsze od tego, co oferuje Chrystus. Czasami takie robi się wrażenie, jakby to, co ten świat chce wnieść, co dać, jakby było bardziej wartościowe od tego, co daje Chrystus. To jest kłamstwo, my wiemy, że ten świat to daje tyle zła do naszego życia. Niepokój. Bóg daje pokój, a świat lewa niepokój. A On daje pokój. Czego ludzie oczekują? Dzisiaj chcą pokoju zewnętrznego. Niektórzy walczą o pokój, żeby nie było wojny. No, ten jakoś tam można może dyplomatycznie rozsądzić, ten światowy pokój. Ale pokój w sercu, jeżeli Bóg nie da, żadna dyplomacja, żadne układy, żadne strategie, nic nie da. Nie da. Chrystus Pan da pokój. Dlatego mówię, On to daje.
to jest cechą nowego człowieka. Dlatego niech pokój Chrystusowy mieszka w waszych sercach. To jesteście powołani, bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe nie mieszka was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Bogu. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie, w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękując Bogu Ojcu. To, co bym chciał zostawić, to słowo, to poselstwo, to, co tak bym pragnął, aby się tak szybko zmieniło w moim życiu, żeby tworzyło pragnienie do waszego życia, aby zewrzeć starego człowieka z jego całym uczynkami, z jego całym postępowaniem, a oblekać się w nowego człowieka, stworzonego według Boga. Tego, w którym ma Bóg upodobanie. To, co Pan dał. Tą szatę, którą Bóg ciebie przyobleka. Nie tą cielesną, grzeszną, w którego Bóg nie ma upodobania. Cokolwiek byś czynił i robił w tym grzesznej, cielesnej naturze, ono nie ma żadnego znaczenia dla Boga. Bóg patrzy na to, co On dał. I gdy przyobleka się w te nowe szaty, w nowego człowieka i w tym mu służyć Chrystusowi Panu, On ma upodobanie, bo to jest od Niego, to jest dane przez Niego. Zewlekajmy starego człowieka, przeoblekajmy się w nowego. Nasze życie będzie radykalnie się zmieniać. Może, niech mówię, to się stanie w jednej chwili, ale kiedy słuchałem jednego z brata, takie proste przykład dam. Postanowił, no wiecie, my jesteśmy w stanie poświęcić wiele czasu na konferencje, na zjazdy, na różne takie rzeczy. No, sława Bogu. Ale ten brat postanowił każdego dnia 15 minut czytać Biblię. I po kolei, od pierwszego do ostatniego rozdziału. Akurat on tak postanowił. No, zdaje się, cóż takiego wielkiego. Mu to zajęło chyba tam parę lat. To jednak tam mówił. Ale po tym wszystkim, gdy tak każdego dnia poświęcił, no nic wielkiego, czytać 15 minut Biblię, zobaczył, jak Bóg zmienił jego życie. Zmiana życia zaczyna się, kiedy podchodzimy do Słowa Boże, oddajemy czas dla Boga, kiedy może nieraz i mozolnie, ale czytamy, studiujemy to Boże Słowo. Chcemy je zrozumieć, pojąć je weszło naszego serca. Prosimy Boga, aby Duchem Świętym oświetlał i przyjmie nasze życie. No może nic takiego rewolucyjnego czasami się nie dzieje. Ale zewleka się stary człowiek. Umiera stary człowiek. W każdych sytuacjach, kiedy widzisz i patrzysz, i kiedy odnosisz ten zwycięstwo, widzisz, że nie dajesz się ponieść temu staremu człowiekowi, czy tej grzesznej naturze, nikt tego nie wie. A ty w swoim sercu mówisz: chwała ci Boże, jaki ty jesteś wspaniały, dałeś mi zwycięstwo. Dałeś mi w tym zachować taką postawę, jakiej ty oczekujesz, że jednak zaczyna te nowe życie, ta nowa szata, gdzie zaczyna pomału przeoblekać się w moim życiu. Drogi braci i siostro, niech to słowo też stanie się błogosławieństwem i niech rozpocznie się przemiana twojego, a przede wszystkim mojego życia. Amen.